Dzisiaj odbyła się tutaj czwarta edycja zawodów wspinaczkowych. Pierwsze zawody były z liną, z tradycyjną asekuracją linową do góry, natomiast dzisiaj Bouldering 2012 była to trzecia odsłona zawodów w formule boulderingowej, czyli na niskich ściankach, gdzie nie ma tradycyjnej asekuracji linowej, tylko powierzchnia zabezpieczona materacami. Zawodnicy przyjechali nie tylko z najbliższej okolicy, ale także z Krakowa, Wrocławia, Częstochowy, Bielska. Byli nasi sąsiedzi Czesi oraz jeden Francuz gościnnie, który przebywa w Polsce, wspina się, także nas odwiedził. Skąd u Ciebie zainteresowanie tą dyscypliną sportu? No jak tak 10 lat temu zaczynałam się wspinać, to tak naprawdę dzięki znajomym, którzy już wtedy coś jeździli w skały i stwierdziłam, że spróbuję z nimi. No już tak zostało. Oni przestali się wspinać, ja zostałam w tym sporcie. A co myślisz o konkurencji dzisiejszej? Mocna. Tutaj o mały włos, że tak powiem, z Agnieszką Ostrzałek się udało wygrać, ale naprawdę maluteńka przewaga, tak więc no trzeba było walczyć do końca. Wspinaczką zaszczepiła mnie mama. Pierwszy raz pokazała mi ściankę wspinaczkową. Z ciekawości poszedłem, spodobało mi się, no i tak zostałem. Ile lat już to trwa? To jest szósty rok teraz. Jakieś osiągnięcia oprócz dzisiejszego zwycięstwa? No, na takich drobniejszych zawodach tam jakieś udawało mi się wygrywać parę razy. A tak to na szczeblu krajowym wicemistrza Polski juniorów miałem. No i teraz trzecie miejsce w seniorach udało mi się zdobyć.